Cześć, witam Was. Tu mamy złotobójna śmierć i życie. Ja Wam tutaj pokazuję, jak moją historię ustawiłem, żeby ten pucharek mi wpadł lub żebym go zdobył. Także w ustawieniach oczywiście wybieramy sobie cztery osoby, możecie trzy wybrać. Aczkolwiek nie wiem, czy z trzema to działa, także możecie to potwierdzić, jeżeli będziecie grać. Następnie ilość dni wybieramy na 20, konflikt ustawiamy na wysoki i zimę wybieramy na nigdy, czyli zimy nie będziemy się tu bawić w zimę. I teraz tak, już w dalszej części gry, czyli jakieś tam dni, kiedy wróciłem w nocy, pojawiła się pierwsza informacja o tym, że przestępczość się nasiliła. I tutaj zaraz zobaczycie po tym ekranie wczytywania, taką właśnie informację dostałem. I oczywiście pokażę Wam kolejne dni. Będzie to trwało 3 dni, 4 dnia. Zobaczymy, zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze rzecz, o którym chciałem Wam powiedzieć, to żebyście byli na to przygotowani. Czyli w warsztacie musicie sobie zrobić ten taki warsztat metalowy, czyli ten taki zimadłem. I uzbrójcie się w co najmniej noże, czyli wyprodukujcie sobie dwa noże, bo przeważnie dwie osoby będą zostawały, trzecia będzie szła na nockę, żeby sobie tam materiały pozbierać. Także pamiętajcie o tym, żeby te noże dwa mieć, już jak najszybciej sobie zrobić ten warsztat i te dwa noże zrobić, o ile będziecie mieli materiały. I też nie gwarantuję, że akurat w tych dniach, które ja Wam pokazuję, wydarzenie wystąpi. Może być to później, może być to prędzej. Ja akurat to stawiłem i na szczęście mi to wydarzenie się pokazało. Słyszałem też, że ludzie ustawiają na 50 dni, żeby było większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego. Tu jak widzieliście już kolejny, drugi dzień minął, to jest u mnie to był dzień 13. Teraz przejdziemy do dnia 14. Tutaj ja już nawet nie już wychodziłem na noc, tylko po prostu ustawiłem sobie na dwie osoby na czuwanie. Zresztą w poprzednich dniach też sobie tak zróbcie, jeżeli pamiętacie, ta pierwsza informacja się pokaże. To już jest 14 dzień. Jak widzicie, oczywiście zawsze dostajemy informację, że zostaliśmy atakowani też jak się skończy nocka, czyli jak wracamy do domu. I 15 dnia już otrzymałem informację, którą tutaj zaraz Wam pokażę, że zdusiliśmy przestępczość. Coś w tym stylu. Też tutaj, tu akurat na nocce byłem i wróciłem. I taka informacja mi się pokazywała. Oczywiście tutaj wczytywanie, jak zawsze. I po tym wczytywaniu pokaże się ładna, piękna informacja i wpadnie nam złoty pucharek. Czyli bój na śmierć i życie. Bandyci przychodzili w stadach niczym wilki. Każdej nocy ich pokonywaliśmy i wszyscy przetrwaliśmy. To jest ważne, żeby wszystkie cztery osoby nam przetrwały. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże w zdobyciu tego pucharka. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej.